Państwo, czas na najobszerniejszą kategorię tego wieczoru, osobowości ostrowskiej kultury. Bardzo zapraszam Panią Prezydent na scenę. Uznajmy zatem laureatów tej kategorii. Zapraszam Panią Wielisławę Danukiewicz-Czajkę. Instruktor pracowni teatralnej Nasz Teatr działającej przy Ostrowskim Centrum Kultury. Cyklicznie prowadzi warsztaty aktorskie, rozwijając i doskonaląc zarówno swój, jak i innych warsztat aktorski. Aktywnie uczestniczy w projektach środowiskowo-kulturalnych. Reżyserka wielu sztuk, spektakli, widowisk i przedstawień teatralnych. Z dużą pasją i zaangażowaniem poświęca się swojej pracy. Wielisława Danukiewicz-Czajka. Prosimy o pozostanie z nami na scenie. Ja zapraszam Panią Małgorzatę Dąbrówkę. Wieloletnia działaczka na rzecz kultury plastycznej i muzycznej Ostrowa. Organizatorka wielu wystaw promujących ostrowskich artystów, comiesięcznych paneli dyskusyjnych związanych ze sztuką plastyczną. Od stycznia 2017 roku organizatorka cyklicznych wystaw Pro Publico Bono w klubie Stara Przepompownia pod tytułem Czwartek o wymiarze krajowym i zagranicznym. Jest niezwykle aktywną artystką, również biorącą udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą. Małgorzata Dąbrówka. A ja zapraszam Panią Donatę Dominik Stawicką. Doktor nauk humanistycznych, polonistka, poetka, prozaik. Równolegle do pracy naukowej zajmuje się pisaniem książek dla dzieci i dorosłych, których to wydania można już znaleźć na półkach księgarni. Wśród wielu wydanych książek i publikacji ostatnia książka Michałek i skarb szpoleżerów, wydana dla dzieci w 2018 roku z okazji jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości. Poza pracą literacką uczestniczy w licznych spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, propagując kulturę żywego słowa i promując czytelnictwo. Donata Dominik Stawicka. Kolejny wyróżniony to Andrzej Elert. Zapraszamy. Absolwent Zespołu Szkół Muzycznych imienia Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Członek Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej, z którą odbył wiele koncertów, m.in. na wyjeździe do partnerskiego miasta Delicz na festiwalach orkiestr dętych. Jeden z czołowych perkusistów w Ostrowie Wielkopolskim. Andrzej Elert. Kolejny laureat. Jakub Godziszewski, nauczyciel plastyki, scenograf i opiekun Galerii Pędzelek w Młodzieżowym Domu Kultury. Instruktor plastyki w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz pozłotnictwem płatkowym. Laureat wielu nagród, autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik wielu zbiorowych wystaw w kraju i za granicą. Jakub Godziszewski, nagrodę w imieniu artysty odbierze Bratowa. Natalia Kulcz, zapraszamy bardzo. Związana z kulturą od 2007 roku, wykonując żmudną, papierkową pracę w księgowości Ostrowskiego Centrum Kultury. Swoje obowiązki wykonuje z dużą starannością i sumiennością, zaangażowana w życie instytucji, dzięki czemu organizacja funkcjonuje na wysokim poziomie. Natalia Kulcz. Zofia Hofmańska, zapraszamy. Emerytowany nauczyciel. Od 2001 roku chórzystka w chórze nauczycielskim imienia Stanisława Wiechowicza, w którym wyróżnia się wybitnym głosem altowym. Odznaczona brązową i srebrną odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zofia Hofmańska. Ja zapraszam na scenę Panią Barbarę Jarosz. Kustosz Muzeum Miasta Ostrowa, z muzeum związana od czasu jego istnienia.
Obecnie pełni funkcję kierownika działu merytoryczno-edukacyjnego. Nadzorowała kilkaset wystaw, lekcji muzealnych, warsztatów oraz działań w zakresie ochrony i popularyzacji historycznego dziedzictwa Ostrowa Wielkopolskiego. Dzięki pani Kustosz i jej zespołowi powstała nowo otwarta część Muzeum 3D. Barbara Jarosz. Ja zapraszam do nas panią Agatę Jutkowiak. Dyplomowana tancerka w Teatrze Tańca Flex Step w Koziegłowach koło Poznania. Certyfikowana instruktorka tańca. Od 5 lat prowadzi swoją szkołę tańca, a także zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w małych miejscowościach i wioskach. Jako instruktor tańca i choreograf zespołu Gwiazda zdobyła wiele nagród na konkursach krajowych i zagranicznych. Agata Jutkowiak. Ja zapraszam pana Marcina Kasprzaka. Niezwykle umuzykalniony członek chóru nauczycielskiego od 2005 roku zasila barytony i basy. Wyróżnia się niezwykle rozległą skalą głosu, aktywnie uczestniczy w życiu koncertowym chóru, śpiewając również w kwartetach i oktetach. Oznaczony brązową i srebrną odznaką Związku Chórów i Orkiestr. Marcin Kasprzak. Zapraszam teraz pana Wacława Kierem-Kampta. Działacz społeczny, od lat związany z samorządem, autor cenionych publikacji, prac naukowych o historii Ostrowa Wielkopolskiego, historyk, regionalista, archiwista. Najnowsze dzieło to książka Miasto Ostrów i Dobra Przygodzickie w aktach i dokumentach od XV do końca XVIII wieku, wydane przez Bibliotekę Publiczną imienia Stefana Robińskiego. Pan Wacław Kierem-Kampt. Przed państwem pierwsza grupa nagrodzonych. Ja zapraszam laureatów i panią prezydent do wspólnego zdjęcia. A ja przypomnę. Wielisława Dankiewicz-Czajka, Małgorzata Dąbrówka, Donata Dominik-Stawicka, Andrzej Elek, Jakub Wojciszewski, Natalia Wult, Zofia Hoffmańska, Barbara Jarosz, Agata Jutkowiak, Marcin Kasprzak, Wacław Kierem-Kampt. Dziękujemy bardzo. A ja zapraszam na scenę pana Romana Kowalczyka. Muzyk orkiestry garnizonowej przy jednostce wojskowej przez ponad 20 lat. W latach 93-99 nauczyciel muzyki w orkiestrze młodzieżowej przy Technikum Kolejowym w Ostrowie. Od 99 roku do dziś muzyk Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej. Jest utalentowanym solistą w orkiestrze grając na fuzonie, dzięki czemu przyczynił się do zdobycia Grand Prix podczas Międzynarodowych Dni Muzyki i Folkloru w 2009 oraz 2016 roku. Pan Roman Kowalczyk. Zbigniew Kuźnicki, niezastąpiony operator urządzeń elektrycznych i działu technicznego Ostrowskiego Centrum Kultury, niezwykle zaangażowany w codzienne życie placówki. Jego pasją od lat jest muzyka, perkusista Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej, zdyscyplinowany, obowiązkowy i zawsze gotowy do działania. Zbigniew Kuźnicki. Jedyny dziś laureat, który tworzy kulturę i na scenie, i od zaplecza. A ja zapraszam do nas panią Bernadetę Matysiak. Absolwentka Akademii Tańca w Warszawie o specjalności instruktor tańca. Od 2011 roku prowadzi zajęcia baletowe w Młodzieżowym Domu Kultury.
cyklicznie uczestniczy w warsztatach stepu amerykańskiego, po których uzyskała certyfikat nauki stepu. Nieustannie reprezentuje nasze miasto na konkursach tanecznych w kraju i za granicą, gdzie jej podopieczne zdobywają wysokie osiągnięcia. Bernadeta Matysia. Paula Pływaczyk, utalentowana studentka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. Wokalistka i gitarzystka od 2015 roku, instruktor śpiewu w Ostrowskim Centrum Kultury, a także prowadząc własny zespół wokalny. Mimo krótkiego stażu zespół co roku zdobywa szereg nagród i wyróżnień. Pauli Pływaczyk nie ma dzisiaj z nami, więc prosimy o odbiór nagrody dyrektora Ostrowskiego Centrum Kultury Sebastiana Górskiego. Niezwykle utalentowany pianista, kompozytor i aranżer. Twórca ścieżki dźwiękowej do filmu Ostrów Wielkopolski w latach I i II wojny światowej. Autor muzyki do zwiastuna festiwalu filmowego imienia Krzysztofa Komety z muzyką w tle. Aranżował muzykę do wielu spektakli muzycznych, a w 2016 roku otrzymał wyróżnienie za muzykę do słów wiersza Spowiedź księdza Jana Twardowskiego. Marek Raczycki. Katarzyna Rynkowska, animatorka kultury, realizująca własne projekty artystyczne, wokalistka, wychowanka studia wokalnego Ostrowskiego Centrum Kultury pod kierunkiem Natalii Janowskiej. Wielokrotnie autorka scenariuszy koncertów, które prowadziła i na których również śpiewała. A były to koncerty z okazji Dnia Kobiet, Majostaszków, jeszcze Zielone Gramy i wiele innych. Nagrodę w jej imieniu odbierze brat. Katarzyna Rynkowska. Zapraszam do nas pana Mariana Sikorskiego. Od 2005 roku kierownik artystyczny i dyrygent Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej. Wcześniej muzyk orkiestry garnizonowej przy jednostce wojskowej. Tambur-major, instruktor i kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Technikum Kolejowym w Ostrowie. Organizator wielu przedsięwzięć orkiestrowych w naszym mieście. Orkiestra pod jego przewodnictwem nieustannie osiąga wiele sukcesów, nagród i wyróżnień. Marian Sikorski. Zapraszam teraz panią Ewę Smolińską, dyrektor kina Komeda, która otrzymała złoty honorowy bilet podczas 38. edycji Forum Wokół Kina we Wrocławiu. To jedno z najważniejszych branżowych wyróżnień w kraju. Działalność Ostrowskiego Kina Komeda pod kierownictwem Ewy Smolińskiej dostrzeżona przez środowisko polskich kiniarzy, dystrybutorów oraz producentów filmowych. Ewa Smolińska. Małgorzata Sobieraj, zapraszamy serdecznie. Sumienny i wzorowy pracownik Ostrowskiego Centrum Kultury. Wykonuje powierzone jej zadania z niezwykłą starannością, łącząc często pracę w punkcie Centrum Informacji Kulturalnych z pracą w kasie. Aktywnie przyczynia się do organizacji imprez zewnętrznych, przekładając na papier wszystkie formalności. Małgorzata Sobieraj. Kolejny laureat, Michał Spławski, zapraszamy. Absolwent szkoły muzycznej drugiego stopnia w klasie klarnetu. Jako klarnecista licznie występował z Ostrowską Orkiestrą Koncertową w kraju i za granicą, grając na festiwalach, koncertach, uroczystościach kościelnych, miejskich, jubileuszach. Jako solista zaprezentował się m.in. w mieście partnerskim Ostrowa Wielkopolskiego Delicz. Michał Spławski. Katarzyna Szukalska. Zapraszamy. Ociemniała chórzystka, solistka chóru lira niewidomych, słabowidzących i innych niepełnosprawnych.
członkini chóru od 12 lat, wielce zaangażowana, uczestnicząca we wszystkich próbach i koncertach. Mimo wielu trudności, wkładająca całe serce w pracę artystyczną. To, proszę Państwa, najbardziej anielski głos chóru Lira. Katarzyna Szukalska. Zbigniew Kuźnicki, Bernadeta Matysiak, Paula Kowalczyk, Marek Raczycki, Katarzyna Miękowska, Maria Sikorski, Ewa Smolińska, Małgorzata Sobieraj, Michał Spławski, Katarzyna Szukalska. Dziękujemy bardzo.